Mamy ciepłe dni, proszę Państwa, ale myślimy już o tym, co przed nami, co zrobimy, jak będzie zimno, ile trzeba będzie wydać na ogrzewanie. Eskalacja protestów na Śląsku. Górnicy domagają się większych pieniędzy, a z drugiej strony rząd mówi od nich, trzeba wydobywać więcej węgla. A premier mówi, trzeba ocieplać mieszkania i trzeba zdążyć przed sezonem. Od tego zaczniemy w debacie dnia. Agnieszka Gozdyra, dobry wieczór. Ze mną w studiu Marek Ast, Prawo i Sprawiedliwość. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Waldemar Sługowski, Koalicja Obywatelska. Dobry wieczór. Dobry wieczór. I Jan Strzeżek z Porozumienia. Dobry wieczór. Dobry wieczór. A premier mówił dzisiaj tak, to był apel taki specjalny do wszystkich, których to dotyczy. Drodzy rodacy, naprawdę skorzystajcie z tego, postarajcie się ocieplić swoje domy w miarę możliwości jeszcze przed tym sezonem grzewczym. Dotacje są do 90% kosztów. To na pewno będzie trudna jesień, będzie trudna zima. Putin się o to postarał. No właśnie, panie pośle, bo tam w ogóle jakaś heca, jeśli mogę tak powiedzieć, się zrobiła w internecie, bo kancelaria premiera najpierw w ogóle zamieściła ten wpis ocieplajcie domy i potem wpis zniknął. Śledził pan to, czy nie? Nie. Bo tak chyba niefortunnie zamieszczono tę wypowiedź, jakby to było po prostu wyrwane z kontekstu zupełnie. No tak, a jest to zaproszenie po prostu do składania wniosków o dofinansowanie termomodernizacji budynków. W ramach termomodernizacji również docieplamy dotacje maksymalne 69 tysięcy złotych. 79 nawet. Tak. I no, jest to duże wsparcie. Oczywiście te maksymalne dotyczą tych rodzin najuboższych, ale można uzupełnić brakującą kwotę poprzez Panie kredyty pośle, bankowe. Czy Polakom teraz został już tylko pośpiech w ociepleniu domów, bo zabraknie węgla? Czy to tak naprawdę chcecie dzisiaj powiedzieć Polakom, że się nie da zapewnić tyle węgla, ile trzeba będzie na ten zimowy sezon zapewnić? Nie, no chcemy powiedzieć, że trzeba korzystać z wszystkich możliwości, które pozwolą na obniżanie kosztów ocieplenia domu, kosztów ogrzewania przede wszystkim domu, oczywiście w zimie, no ale przecież rząd zaproponował ustawę, Sejm ją uchwalił, a prezydent podpisał, dzięki której będziemy no, maksymalnie płacić za węgiel do 3 ton 960 zł za tonę. No będą, tak, ale te 3 tony nie wystarczą wszystkim, bo jak ktoś ma no, taki dom wolnostojący, takich no, średnich nawet rozmiarów, to uważa się, że to jest po prostu za mało, te 3 tony, panie pośle. Będą rekompensaty również oczywiście dla dystrybutorów węgla, dla sprzedawców węgla. No, jakąś granicę rząd musiał ustalić. No, zaproponowaliśmy te 3 tony. No, w pozostałym zakresie no, będą musieli oczywiście konsumenci sobie... Polacy sobie będą musieli... Czyli tak, muszą zdążyć z ociepleniem 3 tony. No, jednocześnie są te protesty na Śląsku. Jak pan to widzi, panie pośle? Bo rzeczywiście sytuacja jest wyjątkowa zupełnie w tym sezonie. Jestem zaskoczony tą polityką generalnie, bo proszę zwrócić uwagę, pani redaktor. Najpierw było... taka informacja, komunikat rządu do Polaków, polityków Prawa i Sprawiedliwości. Zbierajcie chrust, zaciskajcie zęby, a teraz ocieplajcie domy. I tutaj całkiem serio trzeba powiedzieć, że ten program jest faktem. Czyste powietrze plus. Czyste powietrze, tak. Plus, tak. Mhm. Od 30 tysięcy kosztów kwalifikowanych do 79 tysięcy, w zależności od zamożności polskiej rodziny, ale kosztów kwalifikowanych. 50% możemy uzyskać zaliczki, ale proszę pamiętać, że program rusza w piątek. Mamy niewiele czasu, żeby do zimy się przygotować. Ale to nie jest problemem w mojej ocenie, bo to są doraźne kroki, które rząd podejmuje w kontekście bardzo nieodpowiedzialnej polityki, którą prowadzi przez 7 lat. Ta nieodpowiedzialność polega na tym, że pomimo tego, że od lat i w poprzedniej perspektywie polityki spójności mieliśmy instrument na transformację energetyczną i w tej nowej mamy pieniądze na transformację energetyczną i mamy krajowy plan odbudowy, z którego nie potrafimy skorzystać i mamy
środki finansowe, które za ubiegły rok, w tym roku, zasiliły budżet państwa kwotą ponad 17 miliardów złotych z emisji dwutlenku węgla, to? Za te pieniądze powinniśmy modernizować polski sektor energetyczny. Mało tego, pani redaktor, ustawa o budowaniu elektrowni wiatrowych na lądzie była ustawą de facto martwą, uśmiercono ją w 2016 roku. Teraz, chwała Bogu, no ale pani redaktor, w świetle tego, co się dzieje. Chociaż przeciwie Solidarnej Polski. No tak, nie rozumiem tej postawy, ale dlaczego dopiero teraz, w 2016 roku, pani poseł Zalewska... Dobry program, ale to są spóźnione działania. A fotowoltaika? Fotowoltaika, analogiczna sytuacja. A co powie Jan Strzeżek o apelu premiera i o tym, co przed Polakami? Tak jak mówił pan poseł, po programie Chrust Plus, po programie dociepleń, który dzisiaj zapowiedział pan premier, oczekuje na dalszy cykl dobrych rad, na przykład, że będzie państwu premier Morawiecki proponował, żebyście się państwo myli w zimnej wodzie, bo to hartuje, żeby państwo jedli kolację przy świecach, bo wtedy się prądu nie włącza. Jestem trochę zaskoczony, bo spodziewałem się, że jak razem zresztą swego czasu z kolegami z PiSu obiecywaliśmy koniec polityki ciepłej wody w kranie, to nie będzie oznaczało, że tej ciepłej wody w kranie w ogóle nie będzie, tylko że będzie to program, który będzie zmierzał do rozwoju Polski. Myślę, że też dlatego nasze drogi z Prawem i Sprawiedliwością się rozeszły. Dobrze, że ustawa wiatrakowa... Prezes Kaczyński widzi to inaczej, że za Polski Ład odpowiada. Że premier Gowin tak popsuł Polski Ład, tak, i razem widzą z państwo, Tuskiem, gdzie powiedział prezes, gdzie teraz jest tak, ten tak, człowiek. Tak, to ja wiem, że razem z Donaldem Tuskiem, Angeli Merkel, Jarosław Gowin knuł o tym, jak Polski Ład zepsuć. Taka jest pewnie wizja Jarosława Kaczyńskiego. Ale fakty są takie. Ustawa wiatrakowa, dobrze, że weszła. Szkoda, że tak późno. Szczególnie, że to jest projekt, który powstał w Ministerstwie Rozwoju za czasów Jarosława Gowina. Ba, autor tego projektu, pani minister Anna Kornecka, została zdymisjonowana, bo uznano, że zbyt mocno krytykuje Polski Ład, a to właśnie gdyby jej propozycji posłuchano, to wcześniej ta ustawa weszłaby w życie. Jest to, pani redaktor, szanowni państwo, takie łatanie dziur. Łatanie dziur w momencie, kiedy ten dom, jakim jest rząd, jest absolutnie domem dziurawym, kiedy się fundamenty rozchodzą, bo i spójność koalicji rządowej jest dość wątpliwa, to pan premier proponuje: ocieplajcie domy, bo jesień i zima łatwo nie będzie. No ale rzeczywiście, tak sobie myślę, że bez ocieplenia wielu domów to ta zima może być ciężka, panie pośle. I a propos tego, co mówił pan poseł Sługocki o pieniądzach z Unii, których nadal nie mamy. Dzisiaj chociażby, bo to też tam są pieniądze na wszystkie te rzeczy dotyczące energii, które są nam potrzebne. Komisja Europejska zaleca chociażby dzisiaj w swoim najnowszym sprawozdaniu na temat praworządności, żeby w Polsce rozdzielić funkcję prokuratora generalnego i ministra sprawiedliwości. Zbigniew Ziobro urządza konferencję prasową, mówi, trzeba się było nie zgadzać na warunkowość w KPO, trzeba było bronić polskiej suwerenności. Komisja ma wilczy apetyt i ten apetyt będzie jeszcze wzrastał. I żadna uchwała nie pomogła, żeby Solidarna Polska was nie krytykowała, panie pośle. Nie, no przede wszystkim rozdzielenie funkcji prokuratora generalnego i ministra sprawiedliwości jako zalecenie, no nie jest żadnym kamieniem milowym. Jest tylko po prostu zaleceniem w tym raporcie, tak, tylko, panie Komisji pośle, Europejskiej. Bo ja o tym mówię, nie żebyśmy otwierali nowy wątek, tylko żebyśmy powiedzieli, że brakuje nam pieniędzy, które by się przydały chociażby teraz w kontekście zimy, która jest przed nami. No więc spełniliśmy wszystkie warunki i te pieniądze na koniec roku, na przełomie tego i następnego roku powinny do Polski już zacząć spływać, jeżeli chodzi o Krajowy Plan Odbudowy, następnie pieniądze z umowy partnerskiej. Nie, ale panie senatorze, ty po prostu były cały czas uruchomiane z kolei środki z budżetu państwa i wbrew temu, co mówi poseł Sługowski, na termomodernizację były uruchamiane środki na program Czyste Powietrze, farmy fotowoltaiczne, jak pan tego nie widzi, rosną jak grzyby po deszczu, również w naszym regionie. No pan tego nie widzi. Z prywatnych pieniędzy, niestety. Ale tylko dlatego... I tu trzeba podziękować tylko dlatego, że rząd stwarza warunki i państwo polskie stwarza ku temu odpowiednie warunki. Więc niech tego pan tak nie trywializuje, bo panowie trywializujecie, opowiadając jakieś bzdury o chruście, jakieś żarty. Żartujecie cały czas z Polaków. Natomiast ja przypomnę, coście wy robili, kiedy rządziliście, w jaki sposób po prostu likwidowaliście kopalnie, jak strzelaliście do górników. To mogę wam przypomnieć. Panie redaktor, panie pośle, proszę zwrócić uwagę. Ja wiem, że pan był zajęty demolowaniem polskiego wymiaru sprawiedliwości i nie widzi pan z tym, co się dzieje w przestrzeni publicznej w zakresie
zakresie budowy samowystarczalności energetycznej państwa polskiego. Doceniam. Natomiast proszę zwrócić uwagę, wbrew temu, co pan mówi, komisarz Jurowa ma inne zdanie na ten temat. Zrobiliście państwo ustawę atrapę, która rzekomo ma przykryć demolowanie tego wymiaru sprawiedliwości. Zamieniliście Izbę Dyscyplinarną na Izbę Odpowiedzialności i uważacie, że praca została wykonana. Nie, Komisja Europejska wciąż jest sceptyczna co do regulacji, które zostały przez państwa w polskim parlamencie przyjęte. I pan myli dwa ważne fakty, panie pośle. Z jednej strony mówi pan o umowie partnerstwa i myli to z Krajowym Planem Odbudowy. Nie, mówię o jednym, mówię o drugim, ale pan bzdury opowiada. To są dwa różne dokumenty, ale proszę posłuchać. Dwa różne dokumenty. Po pierwsze, umowa partnerstwa dotyczy polityki spójności 2021-2027, a Krajowy Plan Odbudowy są dodatkowymi pieniędzmi. Powiedziałem o KPO, a następnie panowie, myślę, że widzowie są po prostu ciekawi, czy i kiedy dostaniemy pieniądze, które były zapowiadane ponad rok temu. Panie redaktor, gdyby Prawu i Sprawiedliwości zależało na Polakach i Polsce, poszliby na ten kompromis z Komisją Europejską i nie demolowali wymiaru sprawiedliwości w Polsce. Mówię, pani, ale dobrze, ja szczerzek teraz. Pani redaktor, warto przypomnieć, że to premier Morawiecki jeszcze rok temu chciał likwidację Izby Dyscyplinarnej, gdyby była zgoda. Jak mówiłem przed chwilą, pani redaktor, o tych słabych fundamentach tego domu, jakim jest rząd. Jeden z tych części tych fundamentów, czyli Solidarna Polska, wprost jest odpowiedzialna za to, a PiS jest odpowiedzialny za to, że jest na tyle słaby, że nie jest w stanie przekonać koalicjantów do tego, żeby pieniądze z KPO odblokować. Dobrze wiemy, że to Zbigniew Ziobro. I pan poseł, jeżeli by miał taką możliwość, jeżeli mógł powiedzieć to, co naprawdę myśli, to by też powiedział, że to jest wina Solidarnej Polski, a także wina wasza, że Solidarnej Polski nie przekonaliście do tego, żeby te pieniądze odblokować. Jest taka możliwość, jest kwestia tylko i wyłącznie tego, że dla was, i zdajemy sobie sprawę, i mówię to też z perspektywy kogoś, kto kiedyś funkcjonował w koalicji z PiS-em. Ważniejsza jest partia, ważniejszy jest interes partii, ważniejsze jest to, żeby partia rządziła, niż to, żeby Polska otrzymała gigantyczne fundusze. Ale padły tutaj temat górników, to się wszystko łączy znowu i tu też trochę wracamy do Solidarnej Polski, która też chce opierać gospodarkę na węglu i mówi, żeby w ogóle porzucić te unijne historie związane z Nowym Ładem, z Zielonym Ładem, może tak. Chcemy wydobyć co najmniej 500 000 więcej ton węgla, mówi premier. Panie pośle, no przed chwilą tam były plany, żeby kopalnie zamykać i górnicy mówią, no ale nie ma tych rąk do roboty tylu, więc jak wy chcecie to zrobić? Idzie duży program wsparcia dla polskiego górnictwa. Oczywiście bez pomocy państwa to zwiększenie wydobycia i bez modernizacji też w przemyśle wydobywczym będzie trudno. Natomiast jest zielone światło, czego nie było w trakcie rządów. Czy jest zielone światło ze strony obywatelskiej? W tej chwili jest zielone, rządu, tak? Zielone światło na zwiększenie wydobycia węgla i jest również zielone światło dla wsparcia dla polskiego przemysłu. Dobrze, ale górnicy mówią, że muszą dostać podwyżki, muszą dostać rekompensaty, że jest inflacja i oni mają teraz, panie pośle, no, mocną kartę przetargową, żeby sobie to wywalczyć. Przed chwilą były plany w innej rzeczywistości takiej geopolitycznej, były plany zamykania polskich kopalń, więc... No więc na tym cała trudność, pani redaktor, polega. Dzisiaj trzeba po prostu siąść do stołu i na ten temat rozmawiać. Niestety pewnie zamkniętych kopalni uruchomić się na nowo nie da. Ten proces zapoczątkowała Platforma Obywatelska. To trzeba jasno i wyraźnie podkreślać i na każdym kroku. Dzisiaj próbujemy to zmieniać. No tak, ale to górnicy dzisiaj mówili, że Platforma się, mówiąc brzydko, wyłożyła na górnikach i że kolejną partią będzie PiS, który się wyłoży na górnikach, jeśli nie spełni postulatu. Pani redaktor, od 7 lat rządzi Prawo i Sprawiedliwość. Od 7 lat powinniśmy korzystać i korzystaliśmy w pewnej mierze z ogromnych pieniędzy, żeby transformować sektor energetyczny w Polsce. Ale tak się kończy indolencja, ignorancja. Pan premier Morawiecki jeszcze kilka lat temu zapowiadał 1 000 000 elektrycznych samochodów. Gdzie są te fakty? Gdzie są te buczne zapowiedzi i zapisy? Jest strategia zrównoważonego rozwoju Polski. Zrównoważony rozwój to taki rozwój, w którym szanujemy środowisko naturalne, przyrodnicze. Czyli tu nie chodzi tylko, pani redaktor, o stworzenie alternatywy, ponieważ mamy wojnę w Ukrainie i sankcje wobec Rosji, tylko chodzi o budowanie odpowiedzialnej polityki energetycznej w długim horyzoncie czasu. Wczoraj tutaj siedział dr Cezary Mech, doradca prezesa NBP, i jak pytałam go przy inflacji, to on mówi, należy odejść czym prędzej od unijnego w ogóle, od tego zielonego klimatu, od tych unijnych całych historii.
historii, bo bez tego po prostu inflacja będzie rosła, rosła, rosła. Dlaczego? Ja po prostu pytam, ale dlaczego bez tego będzie rosła? Jaka jest decyzja? Czy my porzucamy te unijne historie związane z klimatem i wracamy do kopalń i do wydobycia węgla? Nie, czy... moje ocenie nie, absolutnie. No. Czy ocieplenie klimatu jest faktem, czy nie? Czy nagle w obliczu Janusz wojny Kowalski pozostawiamy... Wątki. Janusz Kowalski, proszę. No jak pan nie pyta, jest to ja panu... No był ministrem w tym rządzie, więc... No. Wielu ciekawych ministrów był. O, proszę, jakie osobistości, aż... nie będę komentował, może tak najlepiej zrobię. I proszę zwrócić uwagę, pani redaktor, my musimy tworzyć alternatywy. To też jest w naszym interesie. Interesie zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego. I o tym, że Platforma strzelała do górników, a my będziemy teraz... Ale co to jest? A my pani będziemy redaktor, pan uruchamiać wydobycie. A też o tym mówi. Znaczy, to są wydarzenia, które... miały miejsce, owszem, ale dzisiaj żyjemy w zupełnie innej rzeczywistości. Od 7 lat rządzi Prawo i Sprawiedliwość. Gdzie są te modernizacje polskiego sektora energetycznego? Gdzie są zmodernizowane elektrownie? Gdzie jest elektrownia atomowa? Gdzie milion samochodów elektrycznych? Gdzie są te fakty? 7 lat. 7 lat rządzi Prawo i Sprawiedliwość. Po ilu latach jeszcze można się odwoływać do błędów, czy wciskać w politykę Platformy Obywatelskiej błędy, kiedy samemu się rządzi od 7 lat? Przecież to jest... małe dzieci odpowiedzialnie się zachowują, naprawdę. Czy my wracamy do węgla? To de facto zapowiada rząd. Pytanie, czy to jest jakby skręt na stałe, czy to jest chwilowe? Co tak naprawdę w tej chwili powinni usłyszeć i Polacy, i górnicy? Zapominanie o czystym powietrzu, zapominanie o walce ze smogiem. Musimy sobie zdać sprawę z tego, że jeżeli będziemy się opierać tylko na węglu, to smog cały czas będzie gigantycznym problemem i po prostu państwa, Polaków będzie mniej. To znaczy Polacy będą umierać. Dobrze, a jak nie będziemy mieli węgla, to państwo będą mieli zimno. To nie jest alternatywa, że albo czyste powietrze, albo węgiel. Jest atom, jest fotowoltaika. Są różne możliwości pozyskiwania energii. A tutaj chociażby w kontekście pozyskiwania pieniędzy z Unii Europejskiej. Sejmik Województwa Małopolskiego, w którym rządzi Prawo i Sprawiedliwość, uchyla uchwałę antysmogową, a w związku z tym, żeby też państwo mieli świadomość, mieszkańcy Małopolski, którzy nas oglądają, stracą państwo dzięki radnym Prawa i Sprawiedliwości ponad 600 milionów złotych, jeżeli ta uchwała dalej będzie uchylona. O to walczy chociażby przedstawiciel nasz porozumienia w Sejmiku Małopolskim, pan radny Tomasz Urynowicz. Także to jest problem na bardzo wielu szczeblach. Jeżeli zapomina się o czystym powietrzu, jeżeli olewa się absolutnie walkę ze smogiem, taki jest fakt. Jeżeli się olewa walkę ze smogiem, a uchylanie uchwały antysmogowej jest olewaniem walki ze smogiem, czyli olewa się państwa zdrowie i państwa życie, to mamy tu do czynienia z gigantycznym problemem. I to, że premier Morawiecki teraz będzie mówił o węglu, wynika absolutnie tylko i wyłącznie z jednej rzeczy. Jest posłem z Katowic. Nie, pani redaktor. No nie, ale węgla też brakuje. Ale jest odpowiedzialny też w swoich słowach. Jest posłem z Katowic i on dobrze sobie zdaje sprawę z tego, że funkcja premiera, którą w tej chwili pełni, zależy od tego, czy utrzyma Śląsk dla Prawa i Sprawiedliwości, czy nie. Dobrze, panie pośle, chodzi w takim razie o jakby interes wyborczy premiera, czy o to, żeby Polacy mieli zapewnione ciepło, bo taki jest zarzut opozycji. Dzisiaj przede wszystkim chodzi o to, aby ten kryzys energetyczny, który został wywołany przez Putina agresją na Ukrainę, w każdy możliwy sposób łagodzić, tak aby skutki tego kryzysu Polacy odczuwali w jak najmniej dotkliwy sposób. I to robimy poprzez właśnie dopłaty do węgla, poprzez dopłaty do termomodernizacji budynków i szereg innych działań. Polacy to widzą. Dobrze, a dlaczego największy import węgla kamiennego z Rosji w dziejach rządów Platformy PiS-u nastąpił, pani redaktor? Dlaczego? Moje pytanie. Dlaczego w roku 2016, 17, 18, dlaczego wówczas Prawo i Sprawiedliwość nie było odpowiedzialne i nie budowało niezależności energetycznej państwa polskiego? Gdzie wtedy był premier Morawiecki? Dlaczego dopiero dzisiaj, kiedy mamy konflikt, wojnę w Ukrainie, wszystkich nagle oświeciło? Do niedawna Unia Europejska była niedobrą, wyimaginowaną wspólnotą. Dzisiaj zachęcamy Ukrainę, żeby do Unii Europejskiej wstąpiła. Gdzie jest wiarygodność Prawa i Sprawiedliwości? No tak, ale to w ogóle jest też, myślę, kwestia wiarygodności w szerszym kontekście, bo Niemcy, zdaje się, też przecierają oczy, budzą się i sami... Dobrze, ale Niemcy mają energię atomową, mają alternatywne źródła energii. Ale wie pan, co robią Niemcy z energią atomową? Rozumie pan to? Dlaczego wygaszają elektrownie atomowe? Nie, jest zwrot, jest absolutny zwrot, jeżeli chodzi o politykę energetyczną Niemczech. Niemcy chcą wracać do energii atomowej. Zapowiedział to niedawno kanclerz Niemiec. Ale wcześniej
czynili nacisk na Polskę, dobrze, między innymi taki, abyśmy ten energetyk na to mogli. Podobno Bruksela Rendro, rząd Prawa i Sprawiedliwości nie mógł naciskać, tak czy nie? Ja zapytam, w kolejnej części ekspertów będzie między innymi wicepremier Janusz Steinhoff, czy to jest tak, że górnicy powinni dzisiaj usłyszeć, że dobra, wracamy do węgla, ale na jeden sezon czy dwa? Czy tak? To absurdalne. Co dzisiaj tak naprawdę, jaki komunikat powinien płynąć też do górników, bo to też chodzi o ich przyszłość, jak rozumiem. Natomiast chcę zapytać o realia też kampanii, bo za chwilę panowie pewnie powiedzą, że kampanii jeszcze nie ma, bo rok do wyborów, ale... Kampania jest następnego dnia po wyborach. Wszyscy są w terenie, prezes Kaczyński jest w terenie i na spotkaniu między innymi taka oto sytuacja, jak pan były marszałek Karczewski czyta takie pytanie do pana prezesa. Panie prezesie, zejdę tutaj, bo tak było w scenariuszu. Szanowny i kochany panie prezesie, chcę bardzo podziękować za to wszystko, co robicie dla Polski i narodu polskiego. Jeszcze tak dobrze to nigdy nie było. Trwajcie, pomagajcie i pamiętajcie, że to wy jesteście Polakami i macie nam służyć jak najlepiej. Trwajcie przy Bogu i Maryi, a to wszystko będzie nam dane. Łubu dubu, niech nam żyje prezes naszego klubu. Tak było w scenariuszu, chyba nie, panie sekretarzu, rzeczniku. No powiem tylko jedno, tak na pewno nie było w scenariuszu programu, bo ten program po pierwsze nie ma scenariusza i nie przypuszczałam, że panowie potrafią się tak spontanicznie zgrać. Ciężko mówiąc szczerze skomentować myślę, to inaczej, że Polacy wszyscy widzieli. Ja bym chciał, żeby ktoś mnie chwalił, żeby ktoś mnie tak szczerą, taką piękną miłością kochał, jak pan marszałek Karczewski kocha Jarosława Kaczyńskiego. Piękne uczucie. Ale sam powiedział pan marszałek Karczewski, że tak było zapisane w scenariuszu. Musi zejść ze sceny, to po pierwsze, a po drugie odczytać pytanie, które pan prezes znał już 4 dni wcześniej, mógł się przygotować i odpowiedzieć. Panie pośle, to nieprawda. Jak było? To nieprawda. Spontaniczne reakcje. Przyjmujemy taką formułę spotkań, kiedy pytania są oczywiście zgłaszane wcześniej przez uczestników spotkań, czy to z premierem, czy to z premierem Jarosławem Kaczyńskim. I oczywiście zdarzają się takie pytania, w których, czy wypowiedzi, w których uczestnicy dziękują panu premierowi, ale są takie, które są trudne i na które trzeba odpowiedzieć. I to myślę, było to trudne, czy było myślę, to przyjemne? Myślę, że też warto byłoby pokazać właśnie te pytania, gdzie... Właśnie jakie było premier... trudne? Jakie było trudne ostatnie pytanie na... Pani redaktor, na pewno są pytania trudne i o drożyznę, o inflację. Na te pytania premier odpowiadał. Ale do prezesa Kaczyńskiego też takie pytania padają na spotkaniach o drożyznę, o inflację? Ale oczywiście tak. No, wszyscy jesteśmy zaniepokojeni tym kryzysem, który nadciąga. I w związku z tym my jedziemy w Polskę, aby też odkłamywać to, o czym mówi Donald Tusk i o czym mówi opozycja, atakując bez przerwy rząd. Rząd, który tak de facto od samego początku kryzysu pomaga Polakom. A co najbardziej trzeba odkłamywać z tego, co mówi Donald Tusk, panie pośle? Że rząd nie pomaga, że rząd nic nie robi w sytuacji, kiedy mamy obniżone podatki, kiedy mamy obniżony VAT, kiedy mamy zerowy VAT na żywność, kiedy mamy 12% podatku dochodowego z 17%. Panowie teraz już nie śpiewam, tylko więc nie, ale proszę Państwa, to są fakty i o tych faktach trzeba mówić. Natomiast Państwo cały czas tym faktom przeczycie. Nie. Będziemy mówić o faktach bardzo uczciwie i rzetelnie, panie pośle. I teraz proszę zwrócić uwagę, że otrzymaliście Polskę naprawdę w dobrej kondycji finansowej. Następnego dnia mogliście wypłacić 23 miliardy złotych. Gdybyście jeszcze 4 lata rządzili, to Polska nie świadczenia 500+, właśnie już za chwilę Polski nie będzie niestety. I doprowadziliście do tego, że w czasach prosperity rozdawaliście na prawo i lewo bezrefleksyjnie publiczne pieniądze. Mało tego, dzisiaj pożyczacie pieniądze, żeby ratować sytuację
Polek i Polaków, ale za Prosperita była dzięki uszczelnieniu VAT-u. Proszę nie żartować. No takie kpiny. No kto uszczelniał ten VAT? No wyście uszczelniali. Wypuszczaliście szerokim strumieniem pieniądze poza granicę Polski. Ministerstwie Finansów konflikty w tym zakresie. Ale pani redaktor, skąd się wzięła inflacja na poziomie 16%? Pamięta pani redaktor, w ubiegłym roku mniej więcej o tej porze rozmawialiśmy w podobnym gronie na temat tego, co powinna robić Rada Polityki Pieniężnej i prezes Narodowego Banku Polskiego. Zabrakło tej refleksji, mimo tego, że i byli prezesi, i Rada Polityki Pieniężnej apelowała o to, aby reagować. Prezes pan nie Glapiński, widzi, że wojna na prezes Glapiński, Początku. Chyba dzisiaj Czechy ogłosiły swoją inflację ponad 17%. No tak, ale proszę zwrócić uwagę, waluta czeska w stosunku do złotego umocniła się o 21,6%. Nasza waluta na razie niestety złotówka jest spada słaba. Na łeb, na szyję. Pan Jan Strzeżek teraz. Pan poseł mówi, żebyśmy porozmawiali o faktach. Z czystą przyjemnością inflacja prawie 16%. Paliwo na stacjach 8 zł. Czy benzyna, czy diesel zbliża się do tej bariery 8 zł? Raty kredytów rosną z miesiąca na wakacje kredytowe miesiąc. Prezydent jutro ma podpisać ustawę. Cudownie, tylko że wakacje kredytowe nie oznaczają, że nasi widzowie nie będą rat płacili, tylko zapłacą. 8 rat odroczone. Tylko, będą i tak będą musieli cały kredyt spłacić. Mówić, że Polacy się sobie radzi. Panie pośle. Żeby zacisnąć zęby i przeczekać. Także widzimy, że ta drożyzna jest absolutnie bezlitosna dla Polaków. I tutaj nie ma co ukrywać, że absolutnie to, czego nie robił Adam Glapiński, to, czego nie robił rząd, w tej chwili procentuje z miesiąca na miesiąc wyższą inflacją. Ale przyznam się, tak szczerze, czekam na kolejne ostre, twarde, bezlitosne, precyzyjne pytania, takie jak zadał pan marszałek Kraszewski panu profesorowi Kaczyńskiemu. Ja myślę, że Polacy sami najlepiej będą wiedzieć, o co pytać polityków. Tylko muszą być chciałam na koniec jeszcze panu jedno zdanie, zapytać. Pani redaktor. Jedno zdanie, pani redaktor. Dlatego, że ja widziałem ostatnio materiał pokazujący, jak wygląda wpuszczanie na spotkanie z Jarosławem Kaczyńskim. No można wejść, ale tylko dla członków PiS-u. Więc mówienie, że to jest spotykanie się tylko i wyłącznie... No bo państwo dla członków PiS-u, to jest spotkanie z sympatykami. Nie jest się w partii, nie wejdzie się na spotkanie. No to ja przecież życzę, wierzę pan tak. Przecież pan wie, że tak jest. Po prostu na te spotkania, po prostu tak drzwiami i oknami. Tu mnie przychodzą. Chciałam na koniec, bo naprawdę została nam chwila. W sumie to już nie, ale jeszcze mi wydawca wybaczy. Zapytać, czy sport to jest na pewno zdrowie i na przykład w jaki sport pan harata, panie pośle, bo to ostatnio jest Ja dzisiaj przebiegłem 10 kilometrów w łazienkach. Prawda? 10 kilometrów pan, czyli pan w bieganie. Tak, ja w bieganie. Dobrze, a pan, panie pośle? Tenis ziemny. A pan? Piłka nożna. Czyli pan harata w gałę. Co więcej, tak jak oglądam mecze, i oglądam mecze, moje kochane. Ale to jest pospolity sport. Bo prosty tak, chłopak pani, z Warszawy. Bo pani radna Jacyna, która już jest zawieszona w prawach członka, napisała, że to jest pospolite, a elita gra w golfa. Tylko w Prawie i Sprawiedliwości. Ale to był sarkazm. Zawiesiliście panią radną, panie pośle? Za sarkazm zawieszacie ludzi? No ale ja myślę, że po prostu... Ale nie było zgodnione to pytanie, ten sarkazm. Nie, ale chciałam zapytać teraz serio zupełnie, bo pani radna Małgorzata Jacyna-Witt, która została zawieszona no, po tym, jak właśnie się chwaliła, że należy do elity, a ludzie, którzy tam, już nie pamiętam dobrze, nie chcę też spalić, są wieśniakami chyba, są lgną do Platformy. To nie był pierwszy taki wpis, panie pośle. No właśnie, może dlatego. Jak na przykład pisała pod adresem senatora Libickiego, twoje nieszczęsne, kalekie życie, i tu już się nie ma co uśmiechać, i robiła wiele innych tego typu przytyków w internecie, to była dalej radną. Panie redaktor, no, w tej chwili jest decyzja o zawieszeniu. Być może ta aktywność pani radnej właśnie do tego doprowadziła. Zmierzała, aktywność tak? czy nadaktywność, więc być może nie ten ostatni wpis, ale no, cały kształt twórczości. Czyli kropla przelała czarę goryczy. Bardzo dobrze mówiąc. To pani ujęła. Tak? Dobrze. Zdanie komentarza od panów, bo pani radna mówi, że po prostu to dowodzi, że są wyższe standardy w Prawie i Sprawiedliwości. Ale niech w Platformie Obywatelskiej nikogo nie określa według uprawianej dyscypliny sportu. Fajnie, że Polacy są aktywni. Ale inaczej tam też potrafią wasi... Ale pani redaktor, ja jestem dumny. Jeżeli pani radna uważa, że jestem wieśniakiem, to jestem z tego dumny. Uważam, że obywatele polscy żyjący na polskiej wsi są równie ważni dla państwa polskiego, jak każdy inny obywatel zamieszkujący wielką aglomerację miejską, czy miasto średniej, czy małej wielkości. I myślę, że tą wypowiedzią
powiedzą, pani radna powiedziała, do jakiej elity należy. Pani radna po haniebnym wpisie na temat pana senatora Libickiego została skierowana przez Radę do spraw spółek, do Rady Nadzorczej jednej ze spółek Skarbu Państwa. Może mimo zawieszenia kolejna Rada Nadzorcza się trafi, dlatego że to jest absolutnie na pokaz zachowanie ze strony PiS. Ja myślę, że media jakby będą chcieli, śledzić karierę. Pani redaktor, jakby miało być wyjaśnienie sprawy na twardo, to by została wyrzucona z PiSu. A tak to pełni funkcję szefa. Ale może zostanie, tak? Bo to rozumiem, że czeka pani na redaktor, decyzję. Łukasz Mejza. Kończymy. Łukasz Mejza przez 2 miesiące nie był dymisjonowany. To taka pani Jacyna. Dziękuję bardzo. Wicepremier Janusz Steinhoff, Wojciech Jakubik za chwilę o ociepleniu, o węglu, o tym, jaka zima przed nami. Za moment. Dziękuję panu. Dziękujemy. Dziękujemy. I jeden dla szefa kuchni. To twoja proteza, Staszku? Nie poradzimy sobie sami z tym przysmakiem. Użyj Corega z maksymalnym mocowaniem i 5 razy większą ochroną przed drobinkami jedzenia. Stwórz z protezą zgrany duet. Dzięki Corega. Dzień dobry, to ja, twój algorytm. Wiem, jak długo będziesz ćwiczyć. Jakie jedzenie zamówisz. Wiem, o czym marzysz. Nie, nie wiesz. Hybrydowa Alfa Romeo Tonale z 5-letnią gwarancją. Live unpredictably. Kochanie, co robisz? Poluję. Na co? Na okazję. Gorące okazje? Na Allegro mają. Na letniej wyprzedaży upolujesz 1000 produktów nawet 40% taniej. Korzystaj z ostatnich dni promocji. Allegro, nasz najkorzystniejszy sklep. Tajemnica gładkiej skóry bez zmarszczek zawiera kwas hialuronowy, retinol, koenzym Q10 i kolagen. To tabletki Labotex Skin. Tak, tabletki, bo kremy działają tylko na zewnętrzną warstwę skóry, a zmarszczki powstają przecież głębiej. Labotex Skin działa od wewnątrz, dostarczając te cenne składniki do głębszych warstw skóry. Wystarczy jedna tabletka dziennie, aby zachować zdrowy i młody wygląd. Skóra jest mocna, gładka i sprężysta. Labotex Skin. Odkryj piękno skóry bez zmarszczek. Głos rozsądku podpowiada. Zatrzymaj się, gdy miga sygnalizator. Nie wjeżdżaj na przejazd, kiedy opadają rogatki. Nie przechodź przez dzikie przejście. Może ten głos jest jeszcze zbyt cichy, ale zabrzmi donośniej, kiedy będzie nas więcej. Dołącz do ambasadorek i ambasadorów bezpieczeństwa. Bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo-drogowych. A gdyby moja rata była zawsze okrągła i w sam raz, jak bułeczka. A nie drożała jak zakupy. Mogłabym spokojnie zaplanować budżet. Dzień dobry. Chciałbym wziąć 10 tysięcy złotych i płacić zawsze 300 złotych raty. Oczywiście. Taka jest właśnie równoratka. Zawsze z równą ratą. I ta równoratka na pewno nie urośnie? Nic a nic. Weź równoratkę i płać zawsze tyle, na ile się umówiłeś. Santander Consumer Bank. Bank od równoratki. Pyszna kiełbasa śląska w nowym wymiarze. Ślązerki. Esencja kiełbasności. Podajemy tradycyjnie albo inaczej. Proszę zapakować. Już zapakowaliśmy. Morliny, dobre mięso i wędliny. Halność łapaczka! Panowski. Tak się łapie Harnasia. Ty też złap Harnasia. Sprawdź pod kaplem i wygraj. Miliony piw do złapania. Rycerz. Piwko? Koniem jestem. Puść wodze i okocim sobie. Soczyście owocowym piwem Okocim 00. Ej ty! Top, top, top sol! Ty, 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 tym bar! Owyźwia! Pamięta! Mango! Arbuz! Owyźwia! Tym bar! Tym bar! Teraz w Leroy Merlin promocja roku. Kuchnie ze zwrotem VAT 23%. Przyjdź, razem dobierzemy każdy detal. Od podłogi aż po sufit. Zajmiemy się wszystkim. Zaprojektujemy i zamontujemy twoją kuchnię. A kupując ją teraz... 23% zwrócimy ci na kartę podarunkową. Przyjdź i skorzystaj. Teraz kuchnie ze zwrotem VAT dla wszystkich. Wybierz swoją kuchnię już dziś tylko w Leroy Merlin. Kinder Choco Fresh. Ciesz się chwilą tylko dla ciebie.
Rozsmakuj się w chwili przyjemności z Kinder Choco Fresh. Przepyszny krem z orzechów laskowych i chłodne mleczne nadzienie w chrupiącej czekoladowej polewie. Kinder Choco Fresh. Mała chwila wielkich przyjemności. Działamy dla tych, którzy pracują z domu. I tych, którzy są już w pracy. Dla tych z daleka i tych z bliska. Dla tych, co wcześnie wstają i tych, co późno chodzą spać. Dla tych z nie tak dalekiej przeszłości i tych z odległych zakątków świata. Dla tych, co wiedzą, co lubią i dla tych, którzy nie mogą się zdecydować. Skądkolwiek wracasz, dokądkolwiek jedziesz, McDrive działa, abyś mógł bezpiecznie i ze smakiem zjeść to, co lubisz. Oto on wylądował, ten, na którego wszyscy czekali. Disney Plus. Dostępny teraz w Polsat Box Go. Największe produkcje, najgłośniejsze premiery, hity filmowe i seriale oryginalne. Disney, Pixar, Marvel, Gwiezdne Wojny, National Geographic i Star. Wszystko w jednym miejscu. Disney Plus. Dostępny w Polsat Box Go. Bez długich zobowiązań. Polsat Box Go. Wybierz swoje wszystko. Won't you say what's on your mind? Nowa Skoda Karoq. Elegancka miejska sylwetka. Dynamiczny charakter. To nowy SUV, który daje radość z każdej wybranej drogi. Przygotuj się na prawdziwą przygodę. Nowa Skoda Karoq. Wszystko przed tobą. Skoda. Wszystko co ważne. Pilnie potrzebna jest krew, dlatego zgłoś się do Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Oddaj krew i uratuj czyjeś zdrowie i życie. Więcej na www.gov.pl/NCK lub www.twojakrew.pl. Każdy z nas co miesiąc do domu przynosi 15% wynagrodzenia mniej. Teraz jesteśmy w takim szaleństwie, że wszystkie ręce na pokład, tylko liczy się wydobycie, a nie ma robót przygotowawczych. Co oznacza, że za chwilę część kopalń postawi się sama w stan likwidacji, bo my nie będziemy mieli kolejnych frontów robót. Potrzebujemy pracowników. Poprosiłem o to, żeby maksymalnie zwiększyć efektywność wydobycia. To się wiąże z bardziej wytężoną pracą, ze zmianą organizacji pracy. Za to powinna być nagroda, powinna być premia, wyższe wynagrodzenie. Mam nadzieję, że dojdziemy do jakiegoś konsensusu. Spektrum jest duże. Tory, strajk wózki, manifestacja. Jesteśmy tu i tak już 3 dni, będziemy 4, czy będziemy 5. Czekamy. Na Śląsku protesty, górnicy z Polskiej Grupy Górniczej i dzisiaj dołączyli także związkowcy z Grupy Energetycznej Tauron, więc te protesty i gasi je rząd, czy próbuje je gasić. W studiu ze mną Wojciech Jakubik, redaktor naczelny Biznes Alertu. Dobry wieczór. Dobry wieczór. I jest z nami także były wicepremier i były minister gospodarki Janusz Steinhoff. Dobry wieczór, panie premierze. Jak pan dzisiaj słuchał premiera Morawieckiego, że w obliczu tego, co się dzieje, trzeba no po prostu więcej wydobywać i premier mówi, żeby chociaż te 500 000 ton więcej węgla wydobyć, żeby go nie ściągać z całego świata, to co pan na to odpowie? No to jest... Myślę, że w obecnym roku może uda nam się zwiększyć wydobycie o 0,5 czy nawet 1 000 000 ton. To zależy od różnych czynników. Natomiast coś, na co zwracam uwagę od dłuższego już czasu, to tutaj nie ma jakiejkolwiek ekonomii. Wróciliśmy do czasów ręcznego sterowania gospodarką. Górnicy chcą rozmawiać z premierem czy wicepremierem o swoich apanażach, a nie z prezesem spółki. Czyli dochodzą do wniosku w oparciu o deklaracje polityków, które były prezentowane od co najmniej 10 lat, że ich zarobki nie są funkcją kondycji ich firmy, kopalni, czy też spółki, tylko konsekwencją woli politycznej takiego czy innego rządu. No, wola polityczna konsekwencją wojny, tak, w tym momencie. Ja powiedziałbym tak, że oczywiście ubytek rosyjskiego węgla w naszym miksie energetycznym jest znaczący.
dlatego że importowaliśmy kilkanaście milionów ton, w tym 8 milionów ton, około 8 milionów ton węgla dla odbiorców komunalnych, czyli węgla tak zwanego grubego, czyli grubych sortymentów. Nasze wydobycie nie umożliwia pokrycia tego zapotrzebowania. Musimy importować węgiel z innych kierunków. Węgiel na rynkach światowych można kupić, to nie jest żaden problem. Problemem jest kupno węgla w krótkim czasie. Problemem jest przeładunek tego węgla w portach. I problemem jest rozwiezienie go po kraju. Ale też problemem chyba jest cena jednak, dlatego że to jest drogi węgiel, a tutaj no trzeba dopłacać, tak? Cena węgla, panie redaktor, jest funkcją zawirowań politycznych, czyli inaczej mówiąc, najczęściej cena ropy, gazu i węgla są z sobą skorelowane. W tej chwili jest trochę inna sytuacja, dlatego że ropa stoi mniej więcej na poziomie 105 dolarów za baryłkę, natomiast węgiel poszybował w pewnym momencie, kosztował w ARA około 400 dolarów za tonę. Ja nie pamiętam nigdy, aby taka cena węgla, ja mogę tylko powiedzieć, że w roku 2000, gdy mieliśmy nadmiar węgla i musieliśmy go eksportować przed zatrzymaniem ruchu kopalń nierentownych, ten węgiel przysparzał nam dochodów na poziomie 30 dolarów za tonę. W tej chwili to jest 300 kilkadziesiąt dolarów. Węgiel jest drogi, podobnie jak drogi jest bardzo gaz. Te rynki rządzą się swoimi prawami. Panie redaktorze, Polacy dzisiaj usłyszeli: ocieplajcie czym prędzej domy, żeby zdążyć przed sezonem. Górnicy usłyszeli: zróbcie co tylko możecie, żeby zwiększać wydobycie. Czy my zdążymy przed tym sezonem przygotować się do tego, żeby nie marznąć? Należy liczyć się z tym, że punktowo pojawią się niedobory węgla. Pojawiły się przez skokowy wzrost zainteresowania tym paliwem właśnie przez obawy o niedobory. W sezonie grzewczym może się zdarzyć tak, że wyzwania infrastrukturalne, o których pan premier mówił, czyli fakt, że musimy się skokowo przestawić z węgla rosyjskiego na import z innych kierunków, choćby z Kolumbii, daleko. Trzeba ten węgiel dostarczyć do portu, potem odebrać koleją, przeprowadzić przez cały kraj, a z tym był problem nawet bez pandemii, bez kryzysu energetycznego. To wszystko może sprawić, że może być mniej węgla. Jeżeli nie będzie niedoborów, to cena będzie rekordowa, tak jak teraz jest duża, może być jeszcze wyższa, bo w sezonie grzewczym potrzebujemy więcej paliwa. I kryzys energetyczny spowoduje, że nawet jeżeli węgiel gdzieś będzie, to będzie nas na niego mniej stać. Do tego dochodzi kryzys gospodarczy, który się już na dobre chyba zaczyna. I to wszystko spowoduje, że warto inwestować w termomodernizację, jeżeli ktoś może sobie na nią oczywiście pozwolić. Tutaj programy pomocowe są do dyspozycji, program powinny powietrze, być większe. Tak, premier dzisiaj reklamował, ale czy to jest ten moment, czy to jest wystarczający czas, żeby zdążyć to zrobić przed zimą? Gdybyśmy szybko zainwestowali w modernizację, to jak najbardziej tak. Uda się przed tą zimą obniżyć sobie koszty ogrzewania domu, ponieważ im lepiej jest zaizolowany dom, tym mniej potrzebujemy energii do utrzymania ciepła w nim. Ale i tak Międzynarodowa Agencja Energii, Komisja Europejska, Polski Urząd Regulacji Energetyki zachęcają do oszczędności, do tego, żeby ograniczyć ogrzewanie w domach. I nie mówię tutaj o tych domach, które mają zimno, w których już teraz jest ograniczenie przez biedę, ale tam, gdzie się da, musimy wyjść ze strefy komfortu, bo ten kryzys energetyczny będzie miał takie oblicze, że będzie nam trochę chłodniej. Gdyby pan dzisiaj był premierem nadal do Janusza Steinhoffa, to pan powiedziałby Polakom, że już uczcie się oszczędzać energię i już szykujcie przykręcone kaloryfery jednak na zimę, no bo na rachunkach na prąd raczej nie zaoszczędzą, bo wiemy już, że już wystąpiły firmy o odpowiednie zgody na podwyżki, więc tu się oszczędzić nie da. Oczywiście, no ja pracowałem w administracji w czasach, gdy kolejne rządy w tym pierwszym okresie transformacji mówiły ludziom prawdę. Natomiast teraz mamy do czynienia od dłuższego już czasu z zaklinaniem rzeczywistości, propagandą sukcesu. Oczywiście każdego Polaka dotknie, każdego indywidualnie, skutek kryzysu energetycznego. Nośniki energii podrożały, nie tylko cena paliw na stacjach benzynowych, ale cena gazu. Cena gazu jest w cenach żywności i tak dalej, i tak dalej. Spadek PKB
jest oczywistością w tej sytuacji. Niemcy, którzy zabierają się do tego bardzo realistycznie, mają świadomość, że ubytki w dostawach gazu, a oni importują, zużywają około 90 miliardów metrów sześciennych gazu, importują potężne ilości gazu z Federacji Rosyjskiej, będą musieli ograniczyć dostawy tego gazu dla przemysłu motoryzacyjnego, który odpowiada za 10% produktu krajowego brutto państwa niemieckiego. Mało tego, polski przemysł komponentów samochodowych współpracuje z niemieckim przemysłem, czyli odbije się to również na nas. Przeciętny Polak zapłaci więcej na stacji benzynowych, zapłaci więcej za towary przemysłowe, zapłaci więcej za żywność, natomiast na to się jeszcze nakłada no dość nieodpowiedzialna, powiedziałbym, polityka makroekonomiczna obecnego rządu, z którą mamy do czynienia od dłuższego czasu. To nie tylko kryzys za naszą wschodnią granicą spowodował te wielkie perturbacje na rynku nośników energii, ale makroekonomiczne skutki są konsekwencją, powiedziałbym, niewystarczająco odpowiedzialnej polityki makroekonomicznej, jaką mamy do czynienia od co najmniej 5 lat. Ja o to pytam ekspertów, którzy komentują w każdym programie, bo przecież państwo patrzą na wykresy inflacyjne, więc to każdego dnia bardzo żywo wszystkich interesuje. Co my możemy zrobić jeszcze więcej w takim razie przed sezonem? I jak przygotowywać się do tego oszczędzania zimą? Bo rzeczywiście, kiedy jest tak, że się marznie, no to trudno jest wtedy myśleć o tym, jak to zrobić z sensem. Inwestycje na rzecz obniżenia rachunków za ciepło i energię elektryczną, czyli właśnie fotowoltaika. Polacy inwestowali w nią nie tylko dlatego, że chcą chronić planetę, ale też prawdopodobnie swoje rachunki. Widzą na rachunkach, że to się opłaca. Tak. Jeżeli kogoś stać, jeżeli może skorzystać z dopłaty, powinien z niej skorzystać. Indywidualne źródła ciepła, czyli pompy ciepła, które we Włoszech są na przykład w 100% finansowane. Tutaj ma być program Moje Ciepło, które pozwoli także inwestować w takie źródła ogrzewania, które obniżą z kolei rachunki. Termomodernizacja, do której zachęca premier, jest dobrym rozwiązaniem, ponieważ obniża też rachunki za ciepło, bo nie ucieka to ciepło z domu tak, jakby było bez termomodernizacji. No ale też zużycie można oszczędzić. No i te dobre rady z czasów mniej wesołych gospodarczo z lat 90. czy pewnie też 80. o tym, żeby oszczędzać wodę, żeby wyłączać światło i tym podobne. Te wszystkie rozwiązania trzeba wdrożyć, natomiast będzie drożej i nie Właśnie o ile będzie drożej? Zostańmy przy prądzie może na razie. Jeszcze w tym roku podwyżki cen energii, o które wnioskują spółki energetyczne, to w przypadku Taurona, o czym pisało wysokie napięcie, nawet 6%, ale my też ustaliliśmy, że pozostałe spółki wnioskują nawet do 18% o podwyżkę jeszcze w tym roku i prawdopodobnie to jest ruch wyprzedzający po to, żeby w 2023 roku ta podwyżka nie była 50%, tylko niższa. Żeby ją rozłożyć, tak? Tak, żeby ją trochę rozłożyć w czasie, bo te podwyżki muszą nadejść. Jeżeli kryzys gospodarczy nie zadusi gospodarki szybko do końca tego roku, załóżmy, jeżeli pandemia nie wróci i nie zatrzyma naszej mobilności, jeżeli nie dojdzie do jakiegoś wielkiego resetu na wschodzie, no to należy ekstrapolować obecne trendy, będzie tylko drożej i gorzej. I od tego już nie będzie odwrotu. No nie ma odwrotu. To znaczy eksperci też u państwa na antenie bardzo często mówią o tym, że nadchodzi kryzys energetyczny i to jest właśnie to. Tak należy rozumieć to, co nas czeka. Lata tłuste się kończą, zaczynają się lata chude. Jeśli się nie nauczyliśmy oszczędności do tej pory, to teraz życie nas tego nauczy. Na tyle, na ile to jest możliwe. Panie premierze, ja chcę wrócić jeszcze do górników, bo pan mówi, oni w tej chwili rzeczywiście negocjują twardo pieniądze, ale czy to jest tak, że ten powrót do węgla jest właśnie powrotem na stałe? Czy my w tej chwili odchodzimy od pomysłu zamykania kopalń? Czy górnicy dzisiaj powinni usłyszeć i ludzie na Śląsku, że dobra, kończymy z tamtym pomysłem, bo życie to zweryfikowało i kopalnie będą działać? To górnicy jest to grupa zawodowa bardzo mocno doświadczona, że tak powiem, populizmem polityków. Im bardzo często mówiono, że Polska węglem stoi, że mamy zasoby węgla na 200 lat, że ktoś tam nie pozwoli zamordować górnictwa.
Nie, górnictwo polskie odchodzi do historii ze względu na fakt, iż wydobycie węgla w Polsce w tych warunkach górniczo-geologicznych, ja mówię o Górnym Śląsku, jest nieopłacalne w większości kopalń. Schodzimy coraz głębiej, mamy do czynienia z koniecznością klimatyzacji wyrobisk, mamy do czynienia z stąpaniami, zagrożeniami metanowymi i tak dalej. Jest to nieporównywalnie trudniejsze wydobycie niż w innych krajach, gdzie węgiel kamienny bardzo często wydobywa się odkrywkowo. W związku z tym mamy do czynienia z chwilową poprawą sytuacji ekonomicznej kopalń, bo cena węgla jest wyjątkowo duża, ale ona się nie utrzyma, bo koszty produkcji energii elektrycznej z paliw stałych, czyli z węgla kamiennego i węgla brunatnego, są bardzo wysokie. Koszty emisji są również bardzo wysokie. Więc mamy do czynienia z chwilową sytuacją. Ona może będzie trwała rok, półtora. Rynek węgla zdecydowanie się dopasuje do okoliczności i polski węgiel znowu będzie niekonkurencyjny, więc zawracanie całej tej strategii likwidacji górnictwa węgla kamiennego w oparciu o ten moment w historii Europy jest absolutnie nieuzasadniony. Także rozumiem, czyli górnikom dzisiaj nie można obiecywać, słuchajcie, odchodzimy od zamykania, to jest tylko na chwilę, tak? To co teraz? To tak jest, panie redaktor, podstawą jakiejkolwiek działalności gospodarczej jest ekonomia. Nie można mówić, że musimy wydobywać węgiel w Polsce. Nie mamy ropy, nie wydobywamy. A Polska jest bezpieczna, bowiem sprowadzamy. Rynek musi być światowy na odpowiednim poziomie. Polska musi dysponować infrastrukturą, która umożliwia import z różnych kierunków świata, ropy, gazu. Natomiast tak się buduje bezpieczeństwo. Natomiast trudno sobie wyobrazić, żebyśmy nie oglądając się na koszty wydobycia, wydobywali węgiel w kopalniach, które są nierentowne. Czy też żebyśmy obiecywali górnikom inwestycje, tak zwane przetwórstwo węgla, które nie jest uzasadnione ekonomicznie. I to należy dzisiaj powiedzieć górnikom. Na koniec, panie redaktorze. Nie należy obiecywać górnikom, że wrócimy do przeszłości. Przyszłość może wymagać korekty i dłuższego wykorzystania węgla, zwiększenia wydobycia tymczasowo po to, żeby zapewnić bezpieczeństwo energetyczne, bo energetyka węglowa zapewnia 70% energii. Nie ma nowej energetyki, jest jej za mało, więc będziemy w latach 20. potrzebować jeszcze tego węgla, ale w latach 30. ten węgiel zniknie prawdopodobnie zgodnie z planem, kiedy skończy się kryzys energetyczny, a wróci rzeczywistość, w której jest coraz mniej miejsca panowie, dla węgla polskiego. Bardzo serdecznie dziękuję. Redaktor Wojciech Jakubik, Biznes Alert i były wicepremier Janusz Steinhoff. Dziękuję. To była debata dnia, a raport już przed nami. W Polsat News. Od poniedziałku do piątku o 20:00 debata dnia. A w sobotę o 20:00 debata tygodnia. Polsat News. Zawsze w centrum debaty.